Jak zapomnieć? Możesz zadać sobie takie pytanie. Możesz poszukiwać odpowiedzi na to pytanie. Jak zapomnieć? Wiecie, wszyscy mamy takie doświadczenia, których chcielibyśmy zapomnieć. Coś się wydarzyło w naszym życiu i chcemy tego nie pamiętać. Nie chcemy, żeby to powracało do nas. Nie chcemy, żeby odbijało się gdzieś echem wspomnień i powielało ten sam schemat, pokazywało naszą złość, wściekłość, bezradność, poczucie skrzywdzenia, odrzucenia, wiecie, wszystko to, co wydarzyło się w naszym dzieciństwie, w relacjach między ludźmi. Zwróciliście swoją uwagę, że zazwyczaj chcemy zapomnieć to, co dotyczy nas w relacjach z innymi ludźmi? Wiecie, łatwo jest zapomnieć coś, co jest takie proste i trywialne, coś, co nas nie krzywdzi, coś, co jest mało ważne dla nas. Ale wiecie, wszyscy bardzo mocno przytwierdzamy się do naszego sensu istnienia. Staramy się je bronić w każdy możliwy sposób. Bo to jest coś, co jest dla nas najcenniejsze, coś, co jest dla nas najważniejsze. Wiecie, myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak zapomnieć. Możemy rozpraszać się różnymi rzeczami, zająć się innymi sprawami, zająć się pracą, wziąć na siebie jakieś zadanie, odpowiedzialność. Wiecie, możemy wyznaczyć sobie jakiś cel, iść w kierunku samorealizacji, co jest, myślę, jednym z wartych do rozpatrzenia kierunków. Ale tak na dobrą sprawę nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak zapomnieć. Wiecie, możemy wyćwiczyć sobie uważność czy świadomość podczas medytacji, żeby się nie przywiązywać do naszych myśli, do naszych obrazów w głowie. Możemy zmienić przekonania, zmienić otoczenie i myślę, że to jest mega super też istotne. Ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie jesteśmy w stanie zapomnieć do końca. I może nawet kliknąłeś to wideo, bo poszukujesz takiej głębokiej odpowiedzi. I wiesz co? Mam dla ciebie taką odpowiedź. Mam dla ciebie taką jedną wskazówkę. Coś, co może ci pomóc zapomnieć. Po prostu odnajdź swoją własną ścieżkę i daj sobie spokój. Daj sobie na wstrzymanie. Przestań walczyć sam ze sobą. Zaangażuj się na maksa w tą swoją własną ścieżkę. I zobaczysz, że te wszystkie negatywne rzeczy, które wydarzyły się w twoim życiu, prędzej czy później obrócą się w pozytyw. Wiecie, my mamy bardzo często takie poczucie jakiejś winy, albo takie poczucie, że nie zasługujemy na coś. Że nie zasługujemy na szczęście, że nie zasługujemy na miłość. Że nie zasługujemy na nic, że wiecie, że nasze życie jest takie straszne. Ale zapominamy o tym, że to my kreujemy to życie, że to my tworzymy to znaczenie dla tego życia. Że to my jesteśmy głównymi interpretatorami tego życia. I myślę, że jednym z takich fajnych sposobów na to, jak zapomnieć, jest to, aby zmienić swoją własną interpretację. Zmienić swoją własną narrację w głowie. Zmienić swoją własną historię. I przestać utożsamiać się z tą ofiarą. Z tą narzekającą ofiarą. Z tym takim wewnętrznym narzekaczem i malkotentem. I z tym wszelakim usprawiedliwianiem samego siebie. Przestać się z tym identyfikować. I zwrócić uwagę na to, że nasze życie ma wartość. Że nasze życie może mieć cel, może mieć sens. I to ty musisz to zrobić, ty musisz to nadać, ty musisz to odnaleźć, ty musisz coś zrobić. Zaangażować się w to życie, aby to odnaleźć dla siebie. Nikt tego nie zrobi za ciebie, jesteś w 100% odpowiedzialny za swoje życie. Wiecie, bardzo często, jeżeli czujecie się tak przytłoczeni w tej chwili i tak beznadziejni,
To jest coś takiego w naszym umyśle, w naszej psychologii, że utożsamiamy się z takim poczuciem bezradności, takiego bezradnego dziecka. I czekamy na to, aż ktoś nas zbawi. Czekamy na zbawcę. Czekamy na stwórcę, aż przyjdzie do nas i zmieni coś. Ale wiecie, jak to jest. Możemy sobie tak czekać i czekać i czekać i czekać i czekać. No i praktycznie nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni, dopóki ty tego nie zmienisz, dopóki ty nie podejmiesz decyzji, że chcesz coś zmienić. I to jest magia, bo jak podejmujesz decyzję, że chcesz zmiany, to wtedy świat i kosmos ci w tym pomaga, ale nie ma takiej możliwości, aby ktoś z zewnątrz ci pomógł, dopóki ty nie postanowisz pomóc sam sobie. Dopiero jak ty postanowisz pomóc sam sobie, pojawi się ta siła, ta moc z zewnątrz, która ci pomoże. Zmienią się okoliczności, może zadzwoni do ciebie telefon, dostaniesz tą wiadomość, poznasz nowych ludzi, coś się zmieni na zewnątrz, ale wpierw musisz zmienić się ty sam w swoim środku. Musisz tego chcieć, musisz pragnąć zmiany. Musisz wyrazić to intencjonalnie, że tego chcesz. I nie skupiaj się na tym, aby zapomnieć. Pamiętaj, że nasz mózg jest trochę słaby w przeczeniach i nasz umysł bierze przeczenie nie jako to samo co tak. Więc jak będziesz do siebie mówił, że czegoś nie chcesz, to i tak będziesz więcej tego przyciągał. Musisz ustanowić dla siebie granice. Być dla siebie takim opiekunem, być dla siebie takim rodzicem, który na nowo wyznaczy ci cel, sens, kierunek życia. I musisz nauczyć się opiekować się sobą. To jest najszybszy sposób na to, aby zapomnieć. Po prostu zaopiekować się sobą. Ja na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki i widzimy się w następnym nagraniu. Buźka!